A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Baldur's Gate 3. Mystra z głowy, tak? Trybunał mordu z głowy. Dzisiaj bierzemy się za kwestie Astarionowe, czyli idziemy tutaj, tak? Idziemy na Cazadora. I zaraz, żeby na Cazadora, tutaj się musimy teleportować blisko i tam było wejście na murach gdzieś, jeżeli dobrze pamiętam. Jak sobie zaznaczałem ten znacznik. Zaraz, przez którą wieżyczkę ja wchodziłem? Przez tę wieżyczkę? A może jakoś tutaj można kliknąć i sami wejdą? Uwaga, uwaga, idą gdzieś tu. Tak, idą przez tę wieżyczkę. No dobra. Gale prowadzi. Gale ostatnio załatwiał sprawy z mystrą. Wybrany jest cały czas. Ale nie, 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 tu Astarion będzie musiał iść przodem. Gdzie oni, gdzie oni? Tutaj, chodźcie, chodźcie. No idź, dobra, mam go. Symbole płomiennej pięści, tutaj sobie jakiś kułak, a właściwie jakaś kułak chodzi. No dobra, zobaczmy, południowa wieża Pałacu Szarów. Wchodzimy. Wchodzimy i naszym oczom ukazują się takie, no może nie full ciemności, ale jednak już widzę, że... Tu trzeba trochę wzrok wytężać w poszukiwaniu beczki, którą można kliknąć. Starannie oddzielona od reszty szkieletu i oczyszczona z tkanek. Klatka żebrowa, tak? Możemy otworzyć takie żebra. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, sprawdzamy beczki. No, kiedyś beczki głównie sprawdzałem po to, żeby wodę pozyskiwać, albo jakieś takie te tłuszcze, nie? Teraz to już... Teraz mamy ciekawsze argumenty. Panicz Astarion? Już prawie czas. Powinieneś uczestniczyć w rytuale. Prędko. Pałac ma zostać zamknięty. Nie wolno ci się spóźnić. Nie wolno ci rozgniewać pana. A, tu go znają już, no tak... O jakim rytuale mówisz? O wyniesieniu. Pan oczekuje, że wszystkie jego dzieci wezmą w nim udział. Nie wolno ci się spóźnić. O, mamy klucz do kolekcji. No, to mi się podoba. Tutaj reszta weszła sobie. Merony. Nasz pan czeka. Idź. No, 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 spokojnie. Pan czekał długo, pan poczeka jeszcze dłużej. A ty? Nadszedł czas wyniesienia. O, olbrzymi szczur też jest. Ty jesteś jednym z nich? Zębatych? A kto to jest zębaty? Duże, włochate, mają zęby, są wredne, bardzo wredne. Trzymaj się z daleka. Powiedział szczur. Reklan. Spiesz się, pan oczekuje, że wszystkie dzieci będą obecne przy rytuale. Ten się wymalował. No ale to takie makijaże w tej gierce to nie jest coś takiego rzadkiego. Jak się tworzy postać, to można... O, takie makijaże sobie wziąć. Tu jest jakiś szczur też. Kolejny gość? Długo zostaniesz? Pozostali siedzą tu od dawna. Jacy pozostali? Kim są ci goście? Goście. Przyszli na przyjęcie, ale już nie wyszli. Nie wiem, co się z nimi stało i nie chcę wiedzieć. Ale z tobą pewno jest inaczej. Na pewno dasz sobie radę. A no to jeszcze jak? O, tu są jeszcze jakieś szczury. Dobra, gadamy z każdym szczurem. Tu na górze bieda z nędzą, ale bezpiecznie. Nikt nie łapie, nikt nie gryzie. Tylko my, tak? Więc poznałeś moich braci i siostry? Braci i siostry? Duża rodzina, większa od mojej. Aha, nikt nie gryzie, a w sensie, że wampiry to gryzą. W podziemiach zamku jest pełno wygłodniałych. Nie lubię ich. Nie lubię ciebie. Dobra, tutaj jeszcze zagadamy ze szczurem. Kolejny gość. Tak, tak. Więcej kości do gryzienia. Więcej ciał do skubania. Nie, nie, no naszych ciał to nie.
No dobra, no to już się tutaj pomału wkręcamy, żadnych zapisków nie widzę, chodźmy do góry. Rozmowa z umarłymi, tutaj mamy jakieś danse makabre, może trzeba będzie wykorzystać, co? W końcu zobaczymy, jak to wygląda gdzieś tutaj, na walce z kazadorem. Dobra, gdzie ten kazador jest? Może tu gdzieś w skrzyni siedzi, tu w ogóle nikogo nie ma. Nikogo nie ma, to przeszukam sobie, na beczkę też sobie przeszukam, ale tę skrzynkę. O, no widzicie? Pokradnij. I już mamy pierwsze łupy w dzisiejszym odcinku. I rzut okiem na wrota Baldura z tejże wieży. To są te czarodziejskie rozmaitości, tak? Nie, to tak. Taka kopuła była? Tarcza, pusty talerz. No tak, czarodziejskie rozmaitości. Z Baldura jedynki jeszcze, nie? Nie no, tutaj chyba nic nie chcę. Tu jakiś stołek dla strażnika, który może sobie tutaj w wieżyczce siedzieć. No dobra. O, tu zamknięte. Halo, przecież mamy zaproszenie. Proszę tutaj mnie wpuścić. No ale dobra, na wszelki wypadek z ukrycia to otworzę. Żeby ktoś się nie czepiał. Co, możemy tu wejść? Tak ciemnawo. Znowu. Etykieta służby w Pałacu Szarów. Zobaczmy. Zapamiętajcie te zasady i przestrzegajcie ich na każdym kroku. Swe obowiązki wykonujcie w milczeniu. Nie odzywajcie się niepytani. Nasz pan lubi ciszę. Jeśli nie macie żadnego zajęcia, znajdźcie sobie jakieś. Nasz pan lubi pracowitość. Jeśli spotkacie naszego pana, stańcie nieruchomo i spuśćcie wzrok z uniżeniem. Nasz pan lubi szacunek. Żadnego gwizdania. Chamberlain Dufay. O, jest kluczyk do kolekcji. Nikogo nie ma, więc zabieramy. Coś czuję, że łatwo będzie te 200 kluczy osiągnąć. Tak jeszcze niedawno miałem wątpliwości, ale teraz... O, tu jakaś skrzynka. Zamknięta. Może ten klucz pasuje? Nope, to jest jakiś inny klucz. No dobra. Dziesiątka, łatwo. Łatwo. I... No i kasa, jakaś strzała, szału nie ma, nie szkodzi. Okradamy kazadora. O, tutaj już możemy wejść normalnie. Mury obronne Pałacu Szarów. No nie no, wazy to chyba nie, chociaż ostatnio... Ostatnio w tych wazach to nawet coś tam potrafiło być, ale to... Nope. O, może tu gdzieś wskoczyć na dach. Jakaś krew? Może chyba nie, co? Chyba nie. Nie sądzę. Są posągi. Pałac Szarów. Pstryk. Ta gościnność jest mocno podejrzana. Aha, że otworzyli mi, tak? Było zamknięte, ale jak już mnie chcą tu wpuścić, idziemy najpierw po sakiewkę. Sakiewka. Ale ładnie tutaj, co? W tych wrotach Baldura. Zobaczcie. Pałac Szarów, tak? Dużo zieleni w tym miejscu. To jest ten jeden z tych parków. Chyba nie. Już tam byliśmy. Oho, tutaj. Aha, wiem. Tak. I tutaj w tym parku mieliśmy walkę. No dobra, no to chyba wchodzimy. Jak nam otworzyli, no to wchodzimy. Z trybikiem, czyli lokacja wewnętrzna. No. Głęboki wdech i... Zawsze się zastanawiałem, jak wygląda leże wampira. Nigdy jednak nie sądziłem, że będzie ono tak teatralne. Powiedział Gale. Czy ktoś się z nim wda w dyskusję? Jest zadziwiająco spójny z estetyką królowej Vlakid. Odpowiedziała Leizel. Coś w tym jest. Ma talent do dramatyzmu.
Ale widzieliście takie nietoperze tu? O, właśnie znowu latają. Leże wampira, tak? No dobra, zobaczymy. Szukamy tego całego kazadora. Tu sobie zaświecę. O, ale nietoperze. Tu też sobie zaświecę. Są jakieś posągi. Obrazy, złowrogi obraz. No tak, takie dzieła sztuki, nie? List Wiktorii przeczytamy. Jest 17 obrazów, ale czasem część jest taka sama, by później czasem znów się zmienić. Jest 17 kandelabrów. Czasem je zapalam, ale świece się nie wypalają. Jest 17 krzeseł. Prawie zawsze zbyt wiele. Ojciec mówi, że jeśli wejdę na salę balową, 17 szczurów ugryzie mnie 17 razy. O, dlaczego 17? Jakaś dziwna symbolika? Wampirza? Albo tylko kazadorowa? Dobra, może nie przesadzajmy z tym światłem. Warderola. Pan jest czysty. Jego pałac musi być czysty. Żadnej plamki, żadnej smugi, żadnego brudu. Czysty. No tak, taki lord wampirzy, nie? Z dobrego rodu. Złowrogi obraz. Portret elfiego poety. Duch wielkiego artysty. Tak jak w Smurfach był. Wstrząsający obraz. Czemu wstrząsający? O, panie. Wstrząsające, piękne i potworne. Ale co jest tu potępiane? Te paleniska wyglądają jak jakaś taka waga. I to chyba mają nawet to reprezentować. Zobaczcie, bo to jest niżej, to wyżej. Osąd? No dobra, zobaczmy, tu ktoś chodzi. Paniczu Astarionie, co ty tu robisz? Dlaczego nie jesteś na dole? Bo jestem na górze. Drzwi zostały już zapieczętowane. Rytuał za chwilę się rozpocznie. Rozpocznie. Więc odpieczętuj drzwi i mnie wpuść. Za późno. Godej zamknął drzwi i nie otworzy ich, dopóki rytuał nie dobiegnie końca. Przypominasz sobie drażliwy szkielet imieniem Godej, choć wolałbyś raczej o nim zapomnieć. Oficjalnie pełnił funkcję pałacowego hycla, ale ty znałeś go jako kata kazadora, który bił cię wtedy, kiedy twój pan nie miał na to ochoty. Pan będzie na ciebie bardzo zły. Wymierzy ci straszną, straszną karę. No, zobaczymy, kto tu komu. Tracę czas, rozmawiając z tobą. Tobie już nic nie pomoże. Trzeba poczynić przygotowania, dopilnować tylu spraw. Wszystko musi lśnić, wszystko musi być perfekcyjnie. A to tutaj chyba są te drzwi jakieś zablokowane. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Szczury! Czemu szczury? Wampir, szczury... Rozumiem nietoperze, ale szczury? Siostrzany taniec. Obraz przedstawia dwie siostry. Pierwsza to żywa tancerka baletowa, a druga zabita w kołysce. Tańczą razem otoczone złowrogimi barwami czerwieni i pomarańczowego. O, to jest chyba ta zabita, taka. Takie klimaty dzisiaj mamy na odcinku. No dobra. A, otwieranie niemożliwe wytrychem. Drzwi do sali balowej kazadora, w której wyprawiał swoje najbardziej hedonistyczne bankiety. Nigdy nie widziałeś, żeby były zamknięte. A co dopiero na klucz? Drzwi pokrywają misterne linijki tekstu, ale nie widzisz żadnej dziurki od klucza, tylko niewielki, okrągły otwór z wygrawerowanym herbem rodu Shar. O, historia, śledztwo, oto chwila. Dobra, historia to bardziej procka. Spróbujmy. Dobra. Spróbuj odczytać tekst na drzwiach. O kurde. Tu widzę jakieś poważne sprawy. No dobra.
Dobra, dajmy tę lisią przebiegłość, zobaczymy. Dobra? Jest! Ale się dowiemy zaraz całej prawdy o Cazadorze, patrzcie. I dlaczego lubi szczury. Zapisano go w Starokazakar... Co? W Starokozak... What the fuck? Zapisano go w starokozakurańskim, rzadko spotykanej odmianie i tak słabo znanego języka. W całym pałacu jest pełno takich inskrypcji, powiedziała Starion. Cazador surowo zabraniał nam uczyć się tego języka. Rozpoznajesz pismo na tyle, żeby zorientować się, że jest to inkantacja, ale szczegóły ci umykają. Zdajesz sobie jednak sprawę, że czegoś ci brakuje. Dostrzegasz odniesienie do rodzinnego sygnetu. A, widzicie? Dobra, tutaj coś się włączyło. Test inteligencji się włączył z automatu, tak powinno być. Okoliczności mamy z automatu, to lisi sprytnie potrzebny. Dobra, wskazówki dam. Może coś wyjdzie. Wyszło. Bo Gale nie będzie musiał. Wgłębienie ma rozmiar i kształt pasujący do sygnetu z rodzinnym herbem. Odejdź. Dobra, musimy jakiś sygnet znaleźć. Nie da się ukryć. O, widzicie? Ten tu gdzieś przeszedł. A, bo tu można... Dobra, spoko, my też idziemy. Dziś pan dostąpi wyniesienia. Dziś ujrzymy... Co on powiedział? Jego coś tam prawdziwą pewnie postać albo coś takiego. Apartamenty Chamberlaina. Dobra, sprawdźmy apartamenty Chamberlaina, skoro otwarte. O kurde, tablica z koziorożcem i różą. Przepięknie lśniący kwiat i zwierzęca czaszka. Tak, owszem, trochę to makabryczne i obleśne, ale też całkiem ładne, jasne? Jasne, jasne. Prywatne pomieszczenia Chamberlaina. Mamy kluczyk? Nie mamy, nikt tu nie idzie. No dobra, na biało jest, nawet jakby ktoś szedł, to chyba nic się nie stanie, co? No, zobaczmy w takim razie. Czy Chamberlain jest w pokoju zamkniętym? Nie jest. Tu ma takie łoże. Motyl na czaszce. Co to za obrazy? Jak synod trupi. Znacie taki obraz? Mówiłem kiedyś o nim. Zbadaj. Ciężko sobie wyobrazić, w jaki sposób artysta zdołał tak długo utrzymać tego cholernego motyla w jednym miejscu. Żeby namalować, tak? Trumna z drewna różanego. Chamberlain Dufay. Wampirzy pomiot. Ciekawe, czy śmierć na zasadzie takiego spoczynku wampirzego, wiecie, że wstanie w każdej chwili? Znaczy, że może wstać w każdej chwili? Gorejąca zapałka. Portret znudzonej niewiasty z instrumentem. Gorejąca zapałka? Płomień zapałki rozświetla dwójkę spiskowców, planujących namieszać w swoim szlacheckim rodowodzie. Astarion tutaj zaraz będzie mieszał w rodowodzie, co to jest? Dobra, pamiętnik Dufaya, to tego, który tam leży w tej trumnie. Dziennik Andwuna Dufaya, Chamberlaina w pałacu Cazadora. Z ostatniej strony dziennika. Znam wystarczająco szczegółów na temat rytuałów, o których myśli mój pan, więc niestety nie mogę zastąpić tego dzieciaka Astariona. Nawet jeśli Cazador znajdzie moje ciało, mikstura od kościanej opończy ma imitować prawdziwą śmierć, zwłaszcza że pozostawię identyczną buteleczkę z kwaśną trucizną. Żałuję jedynie mojej drogiej Luriany, ale nie mogę jej ufać, jeśli na szali stoi jedyna szansa na ucieczkę. Kiedy mikstura się zużyje, Cazador dozna wyniesienia i będzie potrzebował moich usług. Albo zginie, a pałac będzie mój. O, takie plany. Szafa pełna ciuchów. O, Quarta Sunę to znamy. To z tymi pozycjami, tak? To co było? Kostka mydła, wiklinowa skrzynia.
to zabieramy zwój większej niewidzialności. Może być... kostka mydła... Dobra, zobaczmy. O! Tu jakby coś, jakieś przejście, gdzie to jest? Czekaj, 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 tu! Momencik... A! Znalazłem ukryte przejście. Co to tu leży? Lurianna Salvage. Jeszcze się kopci, widzę. Klucz do prywatnych komnat Szambelana. Mój najdroższy Dufaju. Obiecywałeś solennie, że wybierzemy się na tamten świat razem, a zrobiłeś to beze mnie. A może jednak nie? Znalazłam twoje ciało i pustą buteleczkę. Wiem, że wypiłeś jakąś miksturę, ale czy to była trucizna, czy coś innego? Mam tu jeszcze dwie identyczne buteleczki. Wypiję zawartość jednej z nich i tak czy inaczej do ciebie dołączę. Kocham cię na zawsze, Luriana. Taki wilkołak jakby. Jedna buteleczka z... Cokolwiek zabiło tego wilkołaka, wypaliło go od środka. Jego gardziel i wnętrzności są raczej płynne niż stałe. Pierwsza buteleczka zamieniła w wilkołaka, a druga uśmierciła pewnie, co? No tak. Dobra, rozejrzyjmy się tu. Zabieramy strzałę błyskawic. I kamień szlachetny. Okej, szukamy ukrytych przejść. O, tu pewnie za to można wejść, patrząc na mapkę. Tak jest. O, tutaj też była droga. Oho, dobra, czyli i tak bym trafił do tego miejsca. To nie był jakiś wielki sekret. Dobra. Jest jakieś biurko, a w biurku, uwaga, uwaga... A, są zapiski. Co to jest? Tajemniczy eliksir. Nieznany płyn nie jest lepki, ale po przechyleniu naczynia przelewa się niezwykle powoli. Czyli jest gęsty. Zwarcie. What the fuck? Nie wiem, wezmę to. Jakiś komentarz? Nope. Może się dowiemy coś na przykład z tej książki. Rejestr zapasów. Rejestr zapasów rzeczy regularnie używanych w Pałacu Szarów z podziałem na żywność i napoje dla służby oraz dla gości. Środki czystości, w tym alchemiczny odplamiacz z kościanej opończy. Nieprzejrzyste grube zasłony, świece różnych rozmiarów z żółtego łoju oraz czerwonego i czarnego wosku. Skórzane paski z klamrami, maści i olejki oraz regularne dostawy głosu Baldura w dużym formacie. Drzwi do sali balowej. Szambelanie Dufaj. Zaginął słownik koza kurańskiego, który wykorzystujemy w szkoleniu nowej służby w sprawie obsługi drzwi do sali balowej, a mój sygnet sam nie wystarczy. Niech służba się tym zajmie, niech służba się tym zajmie, to nie powinna być moja sprawa. Godej. Poniżej znajduje się tekst napisany innym pismem. Godeju, jestem z całą służbą zajęty przygotowywaniem uroczystości naszego pana. Rusz swoje kości z psiarni i przeszukaj wszystkie komnaty na kondygnacji wampirzych pomiotów. I to szybko. Znajdź tę księgę. O, to jest nawiązanie do tych drzwi zamkniętych. Że nie wystarczy sam sygnet, o którym była mowa, ale znowu coś z tym językiem dziwnym. Koza kurański język. Jakiś słownik gdzieś może być. Dobra, będziemy szukać. Tutaj coś. Królowa grubych ryb. No to chyba nie jest żaden słownik. Kompania najemnicza płomiennej pięści najwyraźniej zgromadziła całkiem sporo informacji na temat dziewięciopalcej i jej ekipy, znanych jako gildia. Jakiś goryl imieniem Tuzgrond pilnuje wejścia, które interesuje pięść. W
tekście jest szczegółowy opis muskulatury tego członka gildii. Zauważasz, że autor szydzi z niezbyt rozwiniętego intelektu Tuzgronta i przestępców takich jak on. Najbystrzejszy to on nie jest. Natomiast dziewięciopalca, o niej piszą w ponurym, lękliwym tonie. A to już było kiedyś coś, nie? Coś już takiego było. No dobra, tę część chyba sprawdziłem. Chodźmy stąd. Szukamy Cazadora. Znaczy Cazadora, no musimy w ogóle znaleźć jakiś sposób, żeby tam się dostać gdzieś dalej. Przez te drzwi, nie? Tu możemy na pewno zejść. A Starion idzie przodem, bo on zna te lokacje. Chyba się tu wychowywał. Może wszędzie nie miał dostępu, ale... ale jednak coś tu kojarzy, nie? Portret szlachcica przed śmiercią. Laretian odpoczywa. To nekrotyczna magia. Cazador zawsze ją uwielbiał. Lepiej nie podchodzić za blisko. No jak to? Trzeba sprawdzić. Zbadaj. Nie, no to są drzwi po prostu. Magia, może Gailem? Jak jakaś magia podejrzana, może Gail coś tutaj zrobi? Działa tu potężna nekrotyczna magia. Przysięgam, że... serce na chwilę mi stanęło. 18 obrażeń nekrotycznych, ała. Wyssanie energii życiowej. Dobra, tu jest coś poważnego. Wiktoria. Nie wiem. No, się tryb turowy załączył. I zwłoki tym emanują. Wysysająca klątwa. Możemy klątwę zdjąć pewnie. Próbujemy? Mamy tutaj trochę tych komórek. Zdjęcie klątwy. Idę, spróbuję. Ała. Jest! Dobra. Wyłącz tryb turowy. Okej, tu jeszcze to trwało. Przez jedną turę trzeba Gaila podleczyć. No, no, no. 81 na maksa, nie? Dobra. Nie wiem, czy oddam mu tutaj zwój fałszywego życia. Na wszelki wypadek. Wiecie, jakieś starcia z Cazadorem tu zaraz będą, więc... Astarion nie ma tego swojego bonusu do zdrowia. Musiałby kogoś załatwić. Luksusowa skrzynia. A, dobra. Wyjdź stąd, Gail. Widzę, że ty tutaj zrobiłeś, co miałeś zrobić. Astarion się dalej rozgląda. Będzie otwierał jakąś podejrzaną skrzynkę. A, sypialnie. Nikt nigdy w nich nie spał. Chyba, że snem wiecznym. Tu przyprowadzałem naszych gości. Zabawiałem ich konwersacją, dopóki nie przychodził Cazador i zabierał ich do siebie. Jednak nikt nigdy tu nie umarł. Tę dziewczynę spotkało coś dziwnego. Notatka Wiktorii. Wiktorio, pamiętaj, żeby przeczytać starożytną księgę o języku. Będziesz potrzebować niektórych słów, żeby swobodnie poruszać się po pałacu. Ojciec. Księgę. Może ten słownik, o którym była mowa. Otwórz wytrychem. Łatwo. Oho, jest jakiś przedmiot, taki cenniejszy. Złość. Dobra. Mikstura siły giganta chmurowego, to wiadomo. Hełm krzepy. Kiedy liczba punktów wytrzymałości postaci wyposażonej w ten przedmiot spadnie do połowy lub niżej, zyskuje ona akcję dodatkową. O, fajne.
fajne, ale mamy lepsze. To jest, chociaż to jest lekki pancerz. No ale gdzie? No poniżej połowy? Przecież to się nie zdarza. To się nie zdarza, no. No to się nie zdarza. Jedno dotknięcie sprawia, że przepełnia cię energia i witalność. Czujesz, że możesz zmierzyć się z każdym przeciwnikiem. Takie pod low life build, tak? Nie no, trzeba zabrać. No dobra, zobaczmy dalej. Globus. Szafa z mahoniu. Nope. Biurko z drewna różanego. Dziennik Dalerii. Sekretny pamiętnik Dalerii to jest. Zanim stałam się Dalerią, wampirzym pomiotem, niewolnikiem Kazadora Szara, byłam doktor Dalerią, głównym lekarzem parlamentu Wrót Baldura. Pomiot czy nie, wciąż jestem doktor Dalerią i nie akceptuję tego niskiego statusu. Inni mówią, że wampiryzm to przekleństwo, ale moim zdaniem to choroba, a zatem musi być na nią jakieś lekarstwo. Jestem przekonana, że transfuzja dużej ilości świeżej, młodej krwi może pokonać infekcję wampiryzmu i umożliwić mojemu ciału uzdrowienie. Jest tu jedno potencjalne źródło takiej krwi. Wiktoria. Jak na razie czystej krwi córka Leona Onufrio. Leon był zaklinaczem, zanim stał się wampirzym niewolnikiem. Ostrzegł nas, byśmy nie polowali na Wiktorię, ponieważ na wypadek ataku nasycił ją przeciwklątwą, uczynił z niej nekrotyczną pułapkę. Myślę, że blefuje. A, załatwiła ją, tak? I faktycznie była nekrotyczna pułapka. Stąd właśnie takie problemy tutaj na wejściu. Motyl na czaszce znowu. Dobra, zobaczmy tu. Ciuchy. Ej, drogie takie te ciuchy tutaj w ogóle, patrzcie. 65? Zapewne nazwany tak na cześć kogoś odważnego. Niemniej jest to wspaniały, dekadencki ubiór. Strój lwiego serca. Jakie na bogato te rzeczy. To sobie wezmę. To w ogóle można to założyć? To nie będzie tego widać, nie? Może dla Staliona, on taki wiecie. Tego. No to jest tam pod spodem. On też ma tutaj przecież wyśmienity niebieski strój taki fajny. Czekajcie, czekajcie. Momencik, tu trzeba ich jakoś ubrać. O, tu jakieś spodnie byle jakie, w których chodzi od początku gry. Ja tutaj jej zmienię. A Gail, to co on tam ma za ciuchy? On też chodzi w tych jakieś przepocone takie, trzeba to zmienić. No widzicie, jak fajnie? A tego się pozbędziemy. O, ktoś tam mówi, że chce sprzątać. Zaraz. Tutaj do towarów. Dobra, zobaczmy tutaj, szafa z mahoniu. Słownik koza kurańskiego. Mamy to. Przedmiot questowy z obwódką. Księga roztacza kuszący zapach papieru i inkaustu. Więcej takich strojów. Surowy, bezpretensjonalny strój świadczy o szczodrości i wytworności. Wyśmienity beżowy strój. Pedantycznie doskonały strój. Dobra, przeczytajmy książkę. To słownik starożytnego języka kozakurańskiego z odległej krainy Karatur. Przerzucając strony, zauważasz, że niektóre słowa i zwroty są podkreślone. Otwierać, wejść, strzeż się, zabroniony, zapieczętowany. Czyli takie frazy określające te drzwi, nie? Rozpoznaję ten język, to kozakurański, ten sam, którym zapisano inskrypcję na drzwiach sali balowej. Delikatne buty też weźmiemy. Trzeba się przebrać tutaj. Czyli tak, kasa idzie tu, miksturki tu, to tu. To tu. Co tutaj w ogóle trzymam? To jest potrzebne do czegoś jeszcze? Chyba nie, ja to tak...
To stare było. Pozbędziemy się tego. Ej, klucze to tutaj. Procka przecież kolekcjonuje. No, patrzcie, ile kluczy mamy. No, ciekawe, tajemniczy eliksir. Zwarcie. What the fuck? Tak jakoś nie bardzo chcę to testować na pałę, ale może coś ciekawego. Dobra, mamy przedmiot questowy. Ciuchy. A to też wchodzi tutaj. A, bo to jest jako bielizna, buty możemy jej zmienić. Gustowne buty, delikatne buty. Lejzel i delikatne buty tak średnio do niej pasują. Może Gailowi damy. Te ciuchy na sprzedaż, chyba że Procce damy jakiś wyśmienity strój pedantyczny. No ten beżowy może dostać. Chociaż nie wiem, czy na nią to, czy nie będzie za duże. Towary. Dzisiaj ubieramy drużynę jakoś lepiej. O, tu jest niewyszukany, to damy jej taki cenny jakiś. Gail. Gustowne buty ma. To będzie miał takie delikatne buty. Droższe. A te zabłocone. Z wdepniętymi odchodami jakiegoś trolla. Dodamy do towarów. Może ktoś to kupi. Może być. O, tu jeszcze jakaś gablota. No coś to światło tak trochę dziwnie tutaj oddziałuje w tym miejscu. Jest wrażenie, jakby taka mgła tutaj była. O, tu jeszcze jest szafa z mahoniu. Kapelusze z wężowej skóry, to nie? Delikatne buty. Jeszcze komuś damy? No może nie, no. Bez przesady. Jest dobrze. Biurko. Z kałamarzem. Znowu nietoperze słyszałem. No dobra, jakieś ukryte przejście, tu coś chyba nie ma. Wychodzimy stąd. Czyli mamy ten słownik, tak? Jeszcze ten sygnet by się przydało znaleźć, o którym była mowa pewnie. Może ona go ma. Stój. Oczy krzątającej się kobiety są stale czujne. Na granicy paranoi. Wszystko musi być jak należy dla pana. Wszystko musi być perfekcyjne. Muszę po prostu sprzątać. Nie przestawać sprzątać. Patrz i podziwiaj jedną z najbardziej jarmarcznych sztuczek Cazadora. Iluzję ściany. Za nią znajduje się psia Buda, zapleśniała cela, do której wrzucał nas, gdy go rozzłościliśmy. O, coś czerwonego jest. Godej. Okej. Okay. Czuwam pułapkę. Pułapkę? Dobra, zagadajmy do niego po... pułapkę. Dobra, może inaczej. Zresztą ktoś chodzi co chwilę i tak to ukrycie bez sensu. Dobra, zagadam do niego. Uwaga. Wiem, że tu jesteś, Godeju. Przestań się skradać i wychodź. Zawsze byłeś czujny, mały. Czujny jak coś bardzo czujnego. Bardzo dużo mnie kosztuje, żeby nie zetrzeć twojego zgniłego zewłoku na proch. Nie złość się na Godeja, dziecko. Wykonywałem tylko swoje obowiązki. Dyscyplinowałem was. Torturowałeś nas. Po wiele dni z rzędu. O tak, a wy mi tak pięknie śpiewaliście. Ale żadne z pozostałych nie wrzeszczało tak jak ty. Ale oto wróciłeś i masz dla mnie prezent, co? Nowy przyjaciel dla Godeja? Zaatakuj. Nie wiem, czy to i zaraz się cały pałac na mnie nie rzuci.
Zaatakuj. O tak, walcz z Godejem. Rozlej krew na podłogę jego klatki. Jego klatki. Nie, dobra, tylko z nim się tu walczy coś. No dobra, to zobaczymy. Lejzel. O, nie ma przejścia. Świetnie. Dobra, jest zagrożenie teraz. To Astarion się zemści. Chciałem, żeby ktoś jeszcze stał. O, ale tu widzę, że szansa nie jest jakaś wybitna na trafienie. No dobra, taki opancerzony przeciwnik, tak? O kurde. No dobra, to może jednak nie dokona zemsty, chyba że... Damy szansę na dokonanie zemsty, chyba że ona go nie zabije na hita. O, o, o! Astarion ma szansę na zemstę, patrzcie na to. Tylko traw go. Jest! Zemsta dokonana. Tak zależało mi, żeby on dobił, żeby sobie te punkciki wytrzymałości zdobył, nie? Bo zaraz walka z Cazadorem pewnie. Uwaga, Godej. O, pierścień rodowy szarów. Na tym pierścieniu widnieje herb rodu szarów oraz inskrypcja w jakimś zapomnianym języku, czyli w tym pewnie co słownik do niego mamy, tak? Taki pierścień. Taki by znaleźć w Diablo 1 na przykład. W Diablo 1 tam było kilka takich inaczej wyglądających ładnych pierścionków. Ciekawe, co by dodawał. Dobra, to bierzemy. Na pierścieniu znajduje się inskrypcja. Zdaje się, że to ten sam język, co w tamtej księdze. Klucz do psiarni. Hełm zabieramy. To jest ta zbrojka cenna jakaś. To niekoniecznie. No dobra. Czyli co? Mamy sygnet. Mamy ten słownik. Chyba możemy już tam otworzyć te drzwi dziwne. Zaraz tam pójdę. Ale tu jeszcze możemy się gdzieś porozglądać. Skrzyneczka. Sztaba złota, no to trzeba zabrać. Godej leży. Ej, spory ten pałac nawet. No jak to pałac, no to to... Takiej dużej wampirzej rodziny to chyba nic dziwnego. Dobra. Tutaj zobaczyłem. Tu gdzieś można iść. Skrzydło dormitorium Gryffindoru. Chodźmy tu. Cmentarny V. Wąż wypełza z oczodołu gnijącej czaszki. Jego zielona, oślizgła skóra pozostawia ślad na kościach. Ja bym mógł mieć taki obraz w domu też. Poeta przedstawia recenzję. A kto to? Muszę być zajęty. Bardzo, bardzo, bardzo zajęty. Może pan mnie zobaczy. Może mnie pochwali. Kurde. Nie wiem, czy oni tak do niego z miłości, czy ze strachu. Pewnie jedno i drugie. Chociaż pewnie ze strachu. Chata w ruchu. What the fuck? Ciekawe, czemu w ruchu? Co artysta przez to rozumiał? Co może być w ruchu w takiej nieruchomej scenerii? Chata na kurzej nóżce jakiejś ciotki Etel. Potępienie. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze możemy gdzieś pochodzić. Płynąca rzeka. Ulubiony pomiot. Dormitorium pomiotów. Dormitorium. To tu przetrzymywano pomioty, kiedy nie dostawaliśmy ani kija, ani marchewki. Rejestr. Dawcy krwi. Elito Cazadora. Kiedy ruszacie na łowy, starajcie się wybierać ofiary spośród najniższych warstw mieszczan. Patriarzy może i pachną lepiej, ale gdy zniknie zbyt wielu arystokratów, przyciągnie to niechcianą uwagę. W ostatnim miesiącu przynieśliście Dluskera, Jaso i Oatuna.
I teraz trzy zamożne rodziny są wielce poruszone. Uważajcie, Chambellan Dufay. A, widzicie. Pamiętnik Violet. Czosnek w posłaniu Yousena przyprawi go o paskudną wysypkę. Ma nauczkę za to ciągłe marudzenie. Gdyby teraz tylko udało się odegrać na tym snobie Leonie i jego nieznośnej córce, ale ona jest pod ochroną. Cazador musi mieć jakieś plany wobec małej Wiktorii. Ciekawe jakie. Ktoś tu coś gada gdzieś. Skrzydło Mefita, dobra, to do alchemii. Tacka z gąbkami. Tak dbali o higienę, o czystość. Szafa. No, to już nie są takie kosztowne rzeczy. Aha. Wygodny niebiesko-czerwony strój. Woda. I balia. Taka do mycia, tak? Do kąpieli. Tutaj obok sypialni. Spoko. Chodźmy dalej, tu jeszcze były jakieś drzwi. Ulubiony pomiot. Kto był ulubionym pomiotem Cazadora? Astarion? Jakoś to skomentuje? Jak tu wszedł? Nope. Chwila. Jakieś ciuchy znowu. Kielichy. Łóżko. Nie komentuje. Bank krwi pod ręką, tak? No tak. Spis ulubionych pomiotów. O, dowiemy się, kto był ulubionym pomiotem. Ulubiony pomiot. Najlepsi łowcy Cazadora mogący przebywać w specjalnej sypialni. Ostatni rok. Leon, Leon, Violet, Leon, Leon, Leon. A, z ostatniego roku tylko. Leon. Dziennik Leona. O, czegoś się o nim dowiemy może. Pamiętnik Leona Onufrio. Ostatnia strona. Odkąd nasz pan mnie przemienił i zmusił do sprowadzenia Wiktorii do pałacu, musiałem być jego najlepszym łowcą, żeby tylko móc tu zostać z moją córką i trzymać ją z dala od reszty pomiotów. Nie podoba mi się, jak Violet na nią patrzy, ani trochę. Kiedy spytałem naszego pana o jego plany wobec Wiktorii, ten się tylko złowieszczo uśmiechnął. Kiedy następnym razem udam się na łowy, muszę pomówić z Figarem, by wreszcie zdobyć przebranie Wiktorii na potrzeby ucieczki. Żeby tylko zdążyć przed tym rytuałem, o którym mówi nasz pan. No, to próbował uciec. Złoto. Jacynt. I składniki alchemiczne. Takie rzadsze jakieś. Motyl na czaszce znowu. Stylowy dublet cukiernika. Ten uroczy kostium przypomina fartuch cukiernika specjalizującego się w czekoladzie. I wygląda przepysznie. Jej. Zabieramy. Paskowe sandały. O, to takie może dla Leiselben. Ona będzie jak taki pretorianin jakiś. W sandałach. Rzymski wojownik, cyk. To już tak bardziej do niej pasuje. Chociaż takie delikatne sandałki to może nie do końca, no ale... No spoko. Co tu jeszcze ciekawego? Tacka z gąbkami, kostka mydła, też jakaś taka balia do mycia. I co? Coś tu jeszcze gdzieś, kablota. Gdzie ja jestem? Tutaj. Chyba wszystko tu. Dobra, wychodzimy. Ej, to chyba wszystko już posprawdzałem, nie? Tak mi się wydaje. Możemy się wracać do tych tajemniczych drzwi. Tylko tutaj coś jakby tak jest, ale nie wiem. To może na innym poziomie.
Widzicie? Takie miejsca nieodkryte, ale tu nie ma do nich przejść, widzę, z tego poziomu. A to? Nie, tutaj się nie dostanę. Nie ma tej nie czerwonej, tylko ciemnej takiej obwódki. Tu jest wyjście. No dobra, nie no, chyba jest spoko, nie? Chodźmy stąd. Syrin. Idziemy do tych drzwi tajemniczych. No coś tam było z tą 17, 17 kandelabrów. Ciekawe, czy rzeczywiście 17 kandelabrów jest w tym pałacu. Tu jest na przykład jeden. Tu jest drugi. Może ktoś policzy z widzów. Zaraz, gdzie to było? Tu, nie? Tu. Tu są kandelabry. No to uwaga, uwaga, czy ktoś konkretny powinien tutaj coś robić, czy wszystko jedno? Dobra, Astarion, czyń honory. Drzwi pozostają zablokowane. Nie widzisz na nich niczego poza niezrozumiałymi wersetami i niedużym otworem. Przeglądasz się bliżej i rozpoznajesz język. To kozakurańskie pismo, takie samo jak w słowniku, który znalazłeś. Przyłóż sygnet szarów do otworu i odczytaj na głos inskrypcję na drzwiach. Tak. Sygnet idealnie wpasowuje się w otwór. Drzwi otwierają się szeroko. Okej. Wilki i wilkołaki. Nietoperze. Szczury. Dobra. No wejdę tutaj. Zagadamy jakoś. Coś tu się stanie. Ty! Nie możesz tu być. Nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. Ale najważniejsze, żadnych świadków. Aha, dobra. Mogłem w ukrycie wejść. Myślałem, że jakoś się tutaj dogadam coś. Wiecie. Aha, to nie ma łatwą. No trochę tego jest. Wilkołak, humanoid. Jak humanoid, to można sparaliżować Gailem masowo takie, tak? Nie, tu nie ma żadnych super bonusów, ale poziom 11. Zręczność niewielka u wilkołaka. Takie słabe staty ma jak na istotę 11 levelu, nie? Tak mi się wydaje. Białomglak. To jest bestia, wilk. Czujny. Poziom 12. Jaki słodziak. W ogóle, patrzcie, taki wilczek. Nietoperz poziom 1. Olbrzymi szczur poziom 1. Atak grupowy. Istota ma ułatwienie w testach ataku, jeżeli jeden z jej sojuszników znajduje się w odległości bliskiej i nie jest obezwładniony. Krwawy kieł. Nie mylić z biały kieł, tak? Czytaliście? Biały kieł? Gernis Hun. O, to może jakiś boss ich. Nie, jakiś zwykły. Dobra, tyldę sobie pozwolę wcisnąć. Jakieś obszaróweczki by się przydały, co? Geilt, jak tam u ciebie z obszaróweczkami? Tu ktoś chodzi w ogóle. Się nie przejmuje, że tu jakaś walka, nie? Dobra, podejdę tu.
To Gale teraz jak zabije, to będzie miał dodatkowy atak, tak? Tam żadnych resów nie było, nie? Może te kule ognia wykorzystać? Czekaj, czekaj, czekaj. Jakoś tu fajnie. Ta trójka jest ważna. O, 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 o. Już tu nawet wszystkich może bym zahaczył. Spróbujmy tak. No ma dodatkowy atak, niewątpliwie. A tu szczura, szczureła nie zahaczyłem. Jeszcze raz. No nie, no przecież miał podświetlone te nogi. Czemu go to nie zahaczyło? W sensie te takie kolce były wokół tego kółka. A, bo to taka gierka, widzicie. No dobra. Weź tu się schowaj, zaraz coś wymyślimy, nie? To tyle, jeżeli chodzi o Gale'a. Tutaj mamy jakąś ekipę. A Starlion jak zabije, to też ma dodatkowy atak. Też mógłby jakąś obszaróweczkę tu walnąć. Mamy jakąś fajną obszaróweczkę dla Starliona. Zwój śmierdzącej chmury mogę rzucić. W sumie. Znaczy nie śmierdzącej. Chciałem to. Zwój zabójczej chmury. Nie Leizel. Starion. Astarion. O, no to ma obszar, nie? Zrobię tak, może Leizel podejdzie i dobije, jakby co. O, właśnie, jakoś to bardziej... Nie takie proste. Dobra, tak zrobię. Tak, ma dodatkowy atak. Jeszcze jakieś obszarówki można zapodawać. Jakby co? Przerwanie koncentracji. Dobra, mamy jeszcze jakieś fajne obszarówki? Takie... Czekajcie. Niech no ja zobaczę. Glif strażniczy. Ściana ognia. Ej, może ścianę ognia rzucę. Chciałoby się coś takiego nowego wypróbować. Typu ściana ognia. Bo ściana ognia nie będzie miała testów, bo to jest obszarówka, nie? Ale spróbuję rzucić ścianę ognia. To w ogóle działa. Nieprawidłowy cel. A, bo to takie. Uwaga, uwaga! Aha, to takie coś. No dobra, coś tam się fajczy. Ale to... To zadało obrażenia? Ściana ognia, aura, płonięcie. A, takie sobie. Dobra, nieważne, tak chciałem sobie wypróbować. No nie wiem, postrzelam sobie troszeczkę. To tak, tutaj trafię w tego. 95% jakby się troszeczkę przesunął. Zobaczymy, co mu zrobimy. Tyk. O kurde, co tu się w ogóle stało?
Okej. No to jeszcze raz. Chyba, że będę chciał się wycofać. Jeszcze może. Żeby tutaj do nas sobie przyszli. Sam nie wiem. Zostawmy to na razie w spokoju. Lejzel. Lejzel. Momencik. Tutaj może jednak nie będę podchodził. 99. Mhm. Jo! No, ładnie dostał. Przypływ sił to zostawiamy na Cazadora, nie? Dobra, weź tu się wycofaj. Koniec tury. Procka? Coś tutaj może szczególnego wymyślić? Na tego wilka? Co płonie? Czy na tego wilkołaka, co płonie? No jeszcze jakiś nietoperz, jakieś szczury, dobra. Niech one tu podejdą. Znaczy jeden szczur i jeden nietoperz. No to w sumie przesadziłem, no ale... Niech im będzie. Znaczy niech mi będzie. O, a jednak ktoś tutaj jeszcze przyszedł. Jak zobaczył, że walczę z tymi zwierzaczkami, tak? No to jego pech. O, jeszcze ktoś się dołączył. No dobra, trochę się sytuacja komplikuje może. Atakujemy tutaj. Gdzie tu jeszcze? A tutaj. Spoko. Zwierzaczki porobione. Został jeszcze ten gościu, tak? Dobra, żeby było ułatwienie. Czyli ktoś tutaj stanie. Aha, a. Procka wystarczyła. Jakaś taka służba słaba. I nietoperze. Lecą donieść Cazadorowi, co się właśnie tutaj wydarzyło, tak? No dobra, rozejrzymy się. Wilhelm. O, Wilhelm ma kluczyk do drzwi na mury. Kluczyk do kolekcji kluczyków. No i świetnie. Olbrzymi szczur. No to rozejrzyjmy się tutaj. Dźwignia. Pewnie od tych drzwi, co? Skrzypce. Bębenek. Bęben wojenny. Czyli tutaj pewnie orkiestra sobie siedziała. Ej, bo tu jest ogień, a Gale ma niestabilną krew. O, już jest to dobrze. Uczestnik przyjęcia na czerwono. Mogę z nim pogadać? Zwłoki milczą. Niestety. Zresztą nie miały tego kolorku specjalnego, nie? Więc można się było domyślić, że będą milczeć, nietoperz. Nope. Zapis nutowy. Zapis nutowy suity śmierci. Uroczystości pogrzebowej w trzech częściach generała Sandro. To jest Sandro z Hillousów ten, nie? Takie trupie motywy. No na pewno tak właśnie jest. Barowa poniewielka po wrotach Baldura. Przewodnik. To coś czytałem kiedyś, gdzieś. Coś mi to mówi. Przylegający turkusowy strój. Coś mi to mówi, ale zobaczmy. Ta, elfia pieśń. A to stosunkowo niedawno nawet coś takiego czytaliśmy. Dobra. Ej, tam jest jakieś wejście, coś. Żelazna drabina. Tam będzie ten Cazador. Na bank. Zaraz tam pójdę. Tylko, znaczy tam pójdę na końcu. Najpierw chodźmy tu.
Olbrzymi szczur. O, tutaj można z kimś pogadać. Już ma ten inny kolorek. Moment. Najpierw przeszukamy. Nope. Zobaczmy. Trup patrzy na ciebie pustym wzrokiem. Tak jest. Będzie gadać. Chciał. Znaczy chciał gadać. Co tu robiłeś? Bawiłem się na przyjęciu. Piłem, rozmawiałem. O czym rozmawiałeś? O pracy, domu rozliczeniowym. Kto za co odpowiada? Pytał o imiona kierownictwa, rodziny, skandale, tajemnice. Kto jeszcze tu był? Politycy, drobna szlachta, oficerowie pięści, różni. Czego chciał od swoich gości? Informacji. Zadawał tyle pytań. Wpływowe frakcje w mieście, słabości, kogo warto kontrolować. No to spoko. A kim ty w ogóle jesteś? Sterlak, starszy referent w domu rozliczeniowym. Okej, wypytaliśmy gościa. Dobrze, dobrze. Takie przesłuchania. No to nic nie mają ci, te wilkołaki. Wilki i wilkołaki. Król wilków i wilkołaków. Wiecie, gdzie był król wilków i wilkołaków? Jakaś waza, za to mogę wejść? Nie, tam jest okno. Dobra, zobaczmy tutaj. Sala biurowa. A, tutaj... Podest, jakiś trybik. To może jest winda? To może tutaj się do Cazadora gdzieś można dostać? Po piersie. Ej, patrzcie, tu też jest trybik. Jakiś... Inskrypcja na popiersiu głosi: mistrzyni run Shiresa. Ktokolwiek to był. No, myślałem, że to jakiś taki mechanizm, coś, że się otworzy, coś. Dobra. A stój! Co to tak niesymetrycznie tutaj? O, tak ma być. Kandelabr. Plan przyjęcia. Ten notatnik wygląda na brudnopis, w którym Imć Szambelan Dufaj planował zgromadzenia Cazadora w sali balowej posiadłości. Gości podzielono na dwie kategorie: zaproszonych oraz tych, którzy zjawili się mimo woli. Tym drugim zgotowano rozrywkę po wielokroć bardziej złowieszczą niż pierwszym. Poniżej znajduje się ostatni wpis. Mistrz zażyczył sobie, aby przyjęcie było wyjątkowe. Cytując, ma to być ostatnia wieczerza. Będzie to dla mnie największa próba, ale raczej nic mnie nie zaskoczy. Goście pewnie już nie mogą się doczekać, zarówno ci zaproszeni, jak i mimowolni. Roczniki Frutbaldura to znane. Lecznictwo. Fragment księgi terapeutyka Marjorie Ogi. Jak dotąd rozmowy z onej romantką nie przyniosły żadnych korzyści. Nowe kadzidła i halucynogeny nic nie dają. Kolejny bezowocny dzień. Coś się wydarzyło. Onej romantka spożyła coś, co polecił jej jeden z jej klientów. Odmawia ujawnienia nazwy tej substancji. Zgodnie jednak z naszymi zamierzeniami narysowała swoje senne widzenia na przygotowanym płótnie. Oto co przedstawia obraz. Ilustracje dziwnych, niezdarnych kształtów płynących nad miastami z metalowymi wiatrakami u boków,
a także prostokąty z kołami pędzące szaleńczo po torach. Mechaniczna osoba, która macha do widza. Astarion przyjmuje petentów tutaj. Okej. Bank krwi. No dobra, no to tutaj chyba nic więcej. Tutaj ciągle te nietoperze wszędzie latają. Szpiedzy Sarumana, a dokładnie Cazadora. No, a tu jakiś tajemniczy podest zostawmy na razie. W spokoju. Tu jest przerwana linia. Tak jakby coś tu było. Dobra. Może jak usiądę na krześle. Pyk. Dobra, przeszukajmy tu jakiegoś gościa. Załatwię ci wejście. Sansi, zaproszono mnie do występu na przyjęciu w Pałacu Szarów dziś wieczór w ich sali balowej. Okaż ten liścik szambelanowi przy drzwiach, a wpuści cię, byś mogła do mnie dołączyć. Załóż swoją najlepszą suknię. Kalira. Kalira. A, sobie przyszli na przyjęcie tu, co? Trochę nie bardzo. O, tu coś można wejść. Przycisk. Drabina. I kondelabr. Jakiś kufer. Beczka. Przycisk. Coś... Aha, to się zamknęło. A może się to... A, tak czułem. Dobra, moment. Dobrze. Procka tu pójdzie. To na zasadzie takiego przełącznika. Zamknij, otwórz. Dobra, to może jest jakieś ważne miejsce, bo to wcale takie proste nie było. No ciuchy to może ważne nie są. Ciuchy. Srebrny talerz. Może jakiś zwój unikalny. Plany inwazji na wrota Baldura to znamy. Stoi jak na wino. No, jest jakaś skrzynka. Okej. Klucz do sejfu numer 1. W domu rozliczeniowym. Czy tam domu rozliczeniowego, wszystko jedno. Numer 1. To jakaś wyjątkowa skrytka może być, co? No, do tego domu trzeba będzie kiedyś zajść. Ale to, z tego co krasnolud mówił, to najlepiej po kontakcie z dziewięciopalcą, czyli Jaheire trzeba będzie wziąć na jakimś etapie. Najlepiej. Dobra, to mogę sprzedać. No, niech będzie. Olej podpalacza. Wystrzelałem się z tych, z fireboli ze zwojów. Ale mamy te wyuczone też, nie? O, tu też jest przycisk, ale to pewnie... Tu zamknie, tam otworzy, co? Czy nie? A sprawdzimy zaraz. Tylko najpierw trzeba tu jeszcze wszystko przeszukać. Stój! Czemu ona naokoło gdzieś tu chodzi? Suszona kiełbasa, kawałek sera. Tu nic nie można przeczytać? Chyba nie. Lutnia. Splotomech zabieramy. Kalira. To ta z wiadomości. Zaproszenie do sali balowej. Lutnistko Kaliro. Polecono cię do pracy w posiadłości szarów z uwagi na twój talent i dyskrecję, a potrzeba nam obu. Możesz uznać się za przyjętą do akompaniowania podczas uroczystości w sali balowej pałacu pierwszego wieczoru kolejnego dekadnia. Obowiązują stroje nierzucające się w oczy. Chambelan Dufay. PS. Będą utwory na życzenie. Jaki utwór byście sobie zażyczyli na przyjęciu u Cazadora?
Ten utwór z procka po jednym piwie, nie? Z Jatamana. I co? To takie ukryte pomieszczenie i tutaj nic poza tym? Może jednak ten przycisk coś tu zrobi wyjątkowego. Nie, to pewnie wypuszcza Staliona, tak? No nie, to... To nie, bo Starion tam jeszcze jakąś drabinę miał. To jeszcze go nie chcemy wypuszczać, nie? Nie no, coś tutaj, może jednak coś tu jest. Stół. Lutnia. Nie, no chyba nie. Jak coś jest, to piszcie. To sprawdzę jeszcze. Dobra, Astarion. Tu jakaś drabina jest. Idziemy sprawdzić. Może tam siedzi Cazador. Na strychu. Gdzieś. Nope. Przycisk znowu. O! Laska kamerdynera ma na czubku gałkę, znamy. Alturiak 1477. Do 13 roku życia nie wiedziałam, że wujek Cazador jest wampirem. Że właściwie cała moja rodzina od wielu pokoleń jest wampirami. Dorastałam w posiadłości wiejskiej Szarów koło Angabledu. Wychowywała mnie służba pracująca dla rodu od lat. Rzadko odwiedzałam nasz pałac we wrotach Baldura. A kiedy to się zdarzyło, nie mogłam się doczekać powrotu na prowincję. Miejski pałac wybudowany na murze między dolnym a górnym miastem był straszny, w jakiś sposób przerażający. Amanita Szar. Okej. Srebrny kielich. Okej, tu będzie jakiś sekret. Czy sekret, no takie jawne dosyć. Przycisk tak jest. Ciemno. Okej, są jakieś drzwi. Pierścionek. Ale nie sygnet szarów już. Tak otwieramy te trumny, a tu w którejś Cazador się postanowił położyć na strychu. Mirtul, 1477. Cała rodzina na mnie czekała. Wszyscy żyjący szarowie. Wujek Cazador, babcia Fistula, babka cioteczna Dralia i kuzyn Blowart. Był złocony klawikord na podwyższeniu, który wygrywał melodię, choć nikt nie naciskał na klawisze. Cała czwórka zasiadała w fotelach w półkolu, ze mną pośrodku. Wuj nakazał mi podejść do niego i spojrzeć mu w oczy. Posłuchałam. Amanita Szar. Tuż przed przemianą pewnie. Tarsak 1477. W moje 13 urodziny wujek Cazador wezwał mnie do naszego pałacu w mieście. Stary Drossel zaprzągł konie do najlepszego powozu i zawiózł mnie do bramy Czarnego Smoka, gdzie czekali na mnie służący z lektyką, by przenieść mnie przez górne miasto do pałacu. Tam czekał szambelan, który poprowadził mnie do sali balowej, komnaty dla mnie spowitej tajemnicą, jako że nigdy dotąd nie wolno mi było do niej wchodzić. Amanita Szar, to są te rytuały jakieś takie. Okej, to są drzwi. Gdzie ten Cazador jest? Tu jakiś szkielet. Przycisk znowu widzę. Tu coś. Drzwi i przycisk. Najpierw zobaczymy drzwi. Czosnek.
Co w legowisku wampirów robi czosnek w ogóle? Co to ma być? Tak się trochę kłóci to. O, tu może będzie sekret jakiś. A nie, tu jest osobny przycisk jeszcze. Dobra, to wiecie co? To może stop? Sprawdźmy najpierw ten przycisk. On jakiś taki niby schowany tutaj. Aha, dobra, to otwiera tu coś. Tam jest drabina. Dobra, to na razie zostawmy. Sprawdźmy to. Pierścień. Anarchistyczny niebieski strój. Drogi. Kytorn 1477. Wujek Cazador przemienił mnie w wampira, ale odmówiłam uczestnictwa w rodzinnych rytuałach. Obdarzył mnie głodem, ale nie zdołał złamać mojej woli. Kazał Blowartowi zamknąć mnie na strychu. Opadam z sił. Przysłali mi ludzką krew i ostatecznie ją wypiłam. Przez rok nie przysyłali nic więcej. Z frustracji drapałam ściany. Potem przysłali skrępowanego człowieka. Amanita Shar. Opieka nad stworzeniami ze sfery astralnej. Zwój spisany przez zoologa sfery astralnej. Opieka nad kosmicznymi chomikami, a szczególnie posiadającymi rzadką cechę, ekstremalnie małe rozmiary, choć nie są przez to ani trochę mniej kosmiczne czy niezwykłe, wymaga według treści tego dokumentu, aby nie karmić ich szkodliwym dla układu pokarmowego czerwonym mięsem oraz żywnością bogatą w cukry, po których dostają hopla. Zwój nade wszystko zaleca dużo miłości, albowiem kosmiczny chomik to przyszły ukochany przyjaciel, który nie może się doczekać, by odwzajemnić uczucie. To taki chomik Bu, tak? Kosmiczny chomik. To z ręczników, narzędzia chirurgiczne. Dobra, sprawdźmy ten przycisk. Łopanie, chyba znaleźliśmy skarbiec. What? Stalion utknął w teksturze. dobra. Sytuacja nam się komplikuje delikatnie. O, albo bardziej się komplikuje. Okej. Coś się zbugowało. No i co teraz? Co teraz? Dobra, spróbujmy zrobić tak. Nie mówcie, że jakieś dziwne bugi mi tutaj grę popsują na nagraniu. Dobra, zastanówmy się. Cokolwiek mogę zrobić? Może rzucić na siebie różne akcje. Ale nie może... Czemu nie mogę wybrać innej postaci? Nie zakończyło akcji Astariona. System nie zakończył akcji Astariona. A spróbujmy Gale'a na przykład. Nie, muszę Astarionem coś... Kurde. A czemu drzwi się same zamknęły? Co to w ogóle ma być? Dobra, czy ktoś ma jakiś pomysł? Co tu można zrobić? Nie mogę rzucić czaru. Ale to trochę... A mogę... Nie, tego nie można atakować, żeby to rozwalić. No dobra, wyteleportować też się nie można z tego miejsca. No i co teraz?
taka pułapka szarów, nie? Tu niby skarbiec coś i drzwi cię przytrzasną. Dobra, zrobię pauzę, spróbuję coś tutaj jakoś pokombinować. Włączyłem u Astariona tryb turowy. Teraz niby mogę się procką poruszać. Może coś się uda tu naprawić. No, trzeba sobie radzić, nie? Czekajcie, tylko teraz Astarion... A, dobra, to może inaczej. Bo trzeba teraz ten przycisk tutaj włączyć, nie? Się wszystko komplikuje. Pułapka szarów. No takie rzeczy, no. Kliknę tu. Procka zostanie uwięziona, ale to nie szkodzi. Ważne, żeby tam kogoś do niego dać, nie? Próbowałem telekinezy użyć nim, ale nie można na przycisku. Przynajmniej na pewno nie z tego miejsca, gdzie on tam jest. On nie ma też tej rączki takiej, która się może przemieszczać i coś by tam mogła włączyć. A nawet jakby miał, to pewnie by nie mógł jej postawić, nie? Jak tam gdzieś utknął. Dobra, teraz wyłączę tryb turowy, skoro tu jest Lazel. Jak ona jest tu blisko, to może mogę się nią przemieszczać. Musimy uwolnić Stariona. Zaraz, gdzie on w ogóle był? Tutaj. Kliknę ten przycisk. Czyli, no zobaczmy, czy to wyjdzie. Okej, już się bałem, że coś się totalnie tutaj popsuło. Klucz do lochu Cazadora. I to się po prostu tak szybko zamyka. No dobra, no taki wyjątek krytyczny nam się zdarzył. No ale udało się jakoś z tym poradzić. No dobra, no to w takim razie gramy dalej. Płomiennik 1477. Poddałam się. Jestem wampirem i jestem potępiona. Przeklinam nazwisko Szar i odrzucam je. Teraz z własnej woli siedzę na strychu i spisuję swoje opowieści. Jestem Lady Incognita. Amanity już nie ma. Klucz do lochu Cazadora. O, tu też jest przycisk, pewnie żeby się stąd wydostać, tak? Uwaga! Skrzynie z kosztownościami. Złoto, spoko. Złoty pierścień. Pierścień z turmalinem i sztaba złota. Wow. No, takie wrażenie było, że tu więcej tych skarbów niż jakaś sztabka złota i trochę monet. I co to wszystko? Chyba wszystko. Znowu coś się pewnie popsuje. Portret mistrza cechu. Szybko wychodź, zanim się zamknie. No dobra, udało się. A, czyli tutaj sprawdzone, tutaj sprawdzone. Tutaj trzeba się rozejrzeć. Szkielet, trzy monety. Czyli taki strych dzisiaj mamy. Moglibyśmy sfajczyć im tę posiadłość. Jak odlewnie mogłem wysadzić w powietrze, to i pałac szarów mógłbym pewnie spalić. Coś tu jeszcze ciekawego na tym strychu znajdziemy. Cazador siedzi na samym szczycie pewnie. O, szkielet. Nope. No dobra, wchodzę wyżej w takim razie. Hmm.
kostka mydła, łóżko. Dobra, jest jakaś skrzynia. Okej. Mamy kasę. Większy eliksir magicznego podtrzymania przyda się. A to? Klucz! Jakiś srebrny klucz znalazłem. W kolekcji kluczy. Ile mamy kluczy już? Czy ktoś potrafi oszacować? Znaczy nawet nie oszacować, to każdy może mniej więcej, ale czy ktoś potrafi idealnie się wstrzelić w liczbę kluczy? Dobra, czyli tutaj przyszedłem po to, żeby zdobyć jakiś tajemniczy klucz. No dobra, no to chyba wszystko w tym miejscu. Tu sprawdzałem. Tu sprawdzałem. Tu też. Chyba wracamy, nie? Leizel uratowała Astariona. Który się tam przytrzasnął. No w ogóle ma te wieloletnie urazy, trzeba pamiętać o tym, przeciwko wynaturzeniom. Dobra. Więc to jest spoko. Czyli tutaj czekaj. Niech no ja jeszcze rzucę na to okiem sobie. Aha, i to jest to. To jest ta niby taka chyba winda. Tu jeszcze Procka jest. Procka jest uwięziona. Halo, policja. Proszę wypuścić Prockę. I wszyscy by się tu zamknęli. Idziemy. No! Słuchajcie, tutaj może być ten straszny kazador. Jak się tam zjadę czy wjadę, nie wiem. Chyba zjadę. Czy ja jestem przygotowany do walki w razie czego? Kluczyki. Mam dokładnie, nie wiem jak tam szacowaliście, czy tam obstawialiście, 192, chyba że ktoś jeszcze zaraz przekaże, ten pierścionek sobie zostawiamy. Odtąd dotąd składniki alchemiczne, to nie wiem. A w ogóle zobaczmy z ciekawości. O, może jeszcze nie, może ktoś coś jeszcze przekaże. O, tutaj na sprzedaż. Dużo tego wszystkiego. Tu jeszcze kasa. Okej. Mikstura leczenia, mikstura latania, mikstury leczące możemy robić. Eliksiry jakieś fajne, czujności. O, w ogóle mam pomysł. Jakbyśmy przyzwali jakąś driadę czy innego takiego przywołańca, to możemy im dawać eliksir czujności, żeby była lepsza inicjatywa, nie? Skoro i tak już nikt inny nie korzysta z tych eliksirów czujności. Magicznego podtrzymania. 11 sztuk tych do odnawiania komórek pierwszego poziomu mogę robić. O, ten można zrobić. 3 sztuki. Cyk. No, to fajne. Okej. To fajne. Krew Latandera zostawiamy na pamiątkę też, nie? Niech sobie tu będzie. Może przyzwać coś? Co ja bym mógł przyzwać fajnego? Jakie tutaj, co to jest? Przywołanie mniejszego żywiołaka. No, mniejszego żywiołaka. Poziom czwarty. Po co ja to w ogóle trzymam?
Poziom czwarty trochę mało, nie? Miałem coś do przywołania jeszcze? Wydawało mi się, że coś było. Adewa. Miałem tutaj jakieś też zwoje, o na przykład to, zwój sztuki wojennej. Niby dobrze by się było nauczyć tego, bo to niby są jakieś takie zwoje jedyne w swoim rodzaju, ale to... Pewnie w efekcie w jakiejś finalnej walce, albo w jednej z finalnych walk rzucę to ze zwoju po prostu wszystko. I zaoszczędzę komórki czarów na coś innego. Unieruchomienie potwora, mamy dwa zwoje. Trzeba by w ogóle odpocząć w końcu i przejść się po tych sklepach jeszcze raz. Wszystkich, może jakieś fajne zwoje bym zakupił. No, ten zwój sztuki wojennej też mamy. Sferalne wiązanie. To w ogóle ktoś z tego korzysta? Polimorfia. Ponoć fajne z tego, co pisaliście. Nie miałem z jakiegoś zwoju jeszcze takiego. Mi się wydawało, że jeszcze jakieś takie przyzwanie gdzieś było. Ale nic takiego nie widzę. Tu mamy 10 sztuk dezintegracji. To jest krąg śmierci, to nie. Magiczny zamek. Po co to zaklęcie jest? Do zabezpieczenia. To się gdzieś może przydać w jakimś queście? Coś? Zwój pozorów. Nie, tutaj chyba nic. No nie, dobra. Schodzimy. Ostarion przodem. Uwaga, uwaga. Klikam w to. Choć spędziłeś w pałacu tyle lat, nigdy wcześniej nie widziałeś tej antycznej windy. To prywatne skrzydło Cazadora. Nie wolno było tu wchodzić nikomu oprócz niego i nieszczęsnych ofiar, które sprowadzałeś mu, żeby się... posilił? Pożywił. Widać na niej rysy od wieloletniego użytkowania, a także ślady wielu przedmiotów wciąganych przez nią przez lata. Ale poza tym wydaje się działać. Zjedź windą do trzewi pałacu. Blady elf, aktualizacja. No, mogłem w ukryciu w sumie zjechać. Lochy Cazadora, ta. A punkt orientacyjny. Nie, no skoro dali nam punkt orientacyjny, to tu jeszcze pewnie trochę chodzenia jednak będzie. No to nie zawalczymy dzisiaj z Cazadorem chyba w takim razie. Dobra, słuchajcie, zakończymy w takim razie odcinek. Skoro mamy punkt orientacyjny, to... Tu jest jakieś wyjście gdzieś, ale w ogóle z boku. No dobra, to w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. To wygląda na pułapkę? Nie wiem. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.